Dzień dobry Państwu. W imieniu Stowarzyszenia Amnesty International bardzo serdecznie witam Państwa na dzisiejszym spotkaniu, wyjątkowym spotkaniu, ponieważ to będzie moment, w którym rozmawiamy z laureatką, tegoroczną laureatką Nagrody Pióro Nadziei, którą Amnesty co roku przyznaje dla dziennikarzy, dla mediów, osób, które w sposób bardzo skuteczny piszą o problemach dotyczących praw człowieka, czy to w Polsce, czy gdzieś indziej na świecie. Osób, które potrafią nas przekonać, że prawa człowieka są wyjątkowo ważne. Czasami to mogą być pojedyncze prace pojedynczych osób, czasami to może być większy cykl wydarzeń. Natomiast w tym roku tym bardziej chciałabym razem się cieszyć z tej nagrody, dlatego że jest to moment, który może mi wręczyć nagrodę osobie wyjątkowej, która wykonuje wyjątkową pracę, mianowicie pisze już od dłuższego czasu o tym, co się dzieje w Afganistanie i jak wygląda też sytuacja praw człowieka w Afganistanie. Naszą dzisiejszą laureatką jest, naszą tegoroczną laureatką i specjalną gością jest pani Jagoda Knudecka, która ostatnimi czasy publikuje przede wszystkim krytyce poetyczne. Jest dzisiaj z nami. Bardzo, bardzo serdecznie Panią witam. Dobry wieczór. Natomiast z nami są również osoby, które zdecydowały, że ta nagroda w tym roku trafi właśnie Pani ręce. Są z nami Pani Ewa Ewert, dziennikarka, dokumentalistka, ostatnio związana przede wszystkim z TVN. Znana z wielu filmów dokumentalnych i przede wszystkim też laureatka wielu nagród za swoje dzieła. Między innymi też w zeszłym roku przyznaliśmy specjalną nagrodę Amnesty International właśnie za całokształt pracy. Z nami jest również pani Agata Kowalska, redaktorka, dziennikarka OKO.press, również laureatka nagrody Amnesty International z 2011 roku, dobrze mówię, czy 12? Nie, 2016. O, bardzo dziękuję, przepraszam. Nagrody przyznaję już ponad 20 lat, więc mam prawo się czasami pomylić, przepraszam najmocniej. Natomiast z nami jest również pan profesor Witold Klaus, znany przede wszystkim ze swojej działalności i akademickiej, ale też w ramach organizacji społecznej. Witold, oprócz tego, że jest członkiem Rady Programowej Amnesty International, działa przede wszystkim w Stowarzyszeniu Interwencji Prawnej, które zajmuje się wsparciem migrantów i uchodźców, udzieleniem im pomocy prawnej i wszelkiej pomocy, która im pomoże po prostu przebijać się przez ten labirynt administracyjno-prawny tutaj w Polsce. I dzisiaj będziemy rozmawiać o pracy, o działalności pani Jagody Grądeckiej. Natomiast zanim zaczniemy rozmawiać, to może powiem, że ze względu właśnie na wyjątkowe okoliczności, że pani jest z Kabulu i łączy się z nami z Kabulu, nie jesteśmy każdy w swoim domu z powodów COVID-u, to nagroda w postaci takiej statuetki tradycyjnie przyznawanej przez Amnesty trafi do pani okrężną drogą nieco późniejszym terminie, nie będziemy mieć okazji dzisiaj właśnie bezpośrednio dać. Natomiast to jest ta statuetka, którą co roku przyznajemy i którą mam nadzieję będziemy mieć okazję szybko pani przekazać. Ja może zacznę od takiego pytania, które się pierwsze pojawia w głowach pani czytelników, osób, które się pierwszy raz spotykają z pani tekstami, pani pracą. To jest to, dlaczego Kabul, dlaczego Afganistan i skąd w ogóle ten pomysł, żeby się tam znaleźć i przede wszystkim też skąd taka determinacja, żeby stamtąd pisać i pisać o wydarzeniach, które tam mają miejsce. Tutaj o moim wyborze Afganistanu zdecydowały po pierwsze zainteresowanie naukowe, bo ukończyłam studia iranistyczne na Uniwersytecie Warszawskim, a afganologia jest właśnie częścią iranistyki. I tam podczas różnych zajęć na temat Afganistanu, w tym fantastycznych wykładów z wybitną afganologą profesor Pstrusińską, bardzo zainteresowałam się tym krajem. A później, kiedy już chciałam właśnie wybrać jakiś kraj do pracy zawodowej, wiedziałam, że nie wchodzi na mnie w grę żadne miejsce, w którym nie byłabym w stanie się porozumieć w lokalnym języku.
Wiedziałam też, że nauczenie się arabskiego do satysfakcjonującego poziomu zajmie mi następne pół życia. Więc ten Afganistan był takim dość naturalnym wyborem. Ale dużą rolę odegrało też, że ta wojna w Afganistanie jest już w dużej mierze zapomniana i przez media, i w zasadzie przez wszystkich dookoła. Ludzie często piszą do mnie, że są zaskoczeni, że tam w ogóle dalej trwa jakaś wojna, jeszcze sytuacja jest aż tak zła, bo myśleli, że po tylu latach od naszej interwencji militarnej jest już jakoś w miarę stabilnie i w gruncie rzeczy nie mają pojęcia, co się tu dzieje. A to jest wojna szczególna, bo Afganistan był pierwszą amerykańską interwencją po ogłoszeniu tej tak zwanej wojny z terrorem, która nie ma wątpliwości, że miała gigantyczny wpływ na wszystko, co nas dzisiaj otacza i na polityki naszych europejskich krajów i na polityki Stanów Zjednoczonych, na naszą sytuację wewnętrzną. Stąd też miałam poczucie, że warto jakoś o tym przypomnieć i że warto właśnie stąd pisać, co ta wojna w zasadzie po 20 latach przyniosła i jakie są jej skutki, jakie są jej konsekwencje. Dziękuję bardzo. To było pierwsze takie pytanie, żeby nas trochę prowadzić właśnie w Pani motywację. Natomiast chcielibyśmy teraz ujawnić karty i przedstawić to, co tak naprawdę skłoniło nas jako jury, żebyśmy przyznali tę nagrodę Pani. Tutaj poprosiła Panią Ewę Ewart o przeczytanie właśnie tego uzasadnienia decyzji. Zrobię to z największą przyjemnością. Jagoda Grądecka pokazuje życie w Afganistanie i w krajach Bliskiego Wschodu z pierwszej ręki. Pokazuje życie codzienne w regionie o niezwykle skomplikowanej dynamice życia politycznego i społecznego, który zszedł już dawno z nagłówków gazet. Konsekwentnie idzie wbrew trendom, kiedy blaski fleszy zgasły, a uwaga opinii publicznej skierowała się ku innym tematom. Słucha, patrzy, pyta i szuka. Przedstawia historie z drugiego planu, które układają się w barwną opowieść o wielu głosach i wielu twarzach. Dzięki temu potrafi tę dynamikę przybliżyć i wytłumaczyć, umiejętnie oddając zarówno specyfikę regionu, jak i uniwersalizm mechanizmów, którym podlegamy. Działalność dziennikarska Jagody Grądeckiej obejmuje problemy aktualne i uniwersalne, pokazując je także w kontekście polskim czy w zderzeniu z Polską. Pisze dla czytelników z Polski, znając normy społeczno-kulturowe i zdając sobie sprawę, jak mało wiemy o realiach Bliskiego Wschodu. Pisze o perspektywie kobiet, ale też skutkach wojny i uchodźstwie. Tymczasem kwestie, które opisuje, coraz bardziej dotykają Polskę bezpośrednio. Coraz więcej Afgańczyków i Syryjczyków próbuje uciec do lepszego życia szlakiem bałkańskim, przebiegającym przez Polskę. Dziennikarstwo Grądeckiej to dziennikarstwo wiarygodne, bo nie posiłkuje się zapośredniczeniem i nie powiela schematów. To dziennikarstwo uważne na drugiego człowieka, pełne niestępionej wrażliwości i szczerej chęci zrozumienia. To dziennikarstwo krytyczne, nie zadawala się powierzchownymi wnioskami. To wreszcie dziennikarstwo niewygodne, nie pozwala zapomnieć o tym, o czym wolelibyśmy nie pamiętać. O odpowiedzialności za piętno, z jakim mierzą się teraz zwykli mieszkańcy zdewastowanego kraju. Odpowiedzialności, którą współdzielimy jako obywatele i obywatelki państw wysyłających wojska do Afganistanu i na Bliski Wschód. Ta postawa jest tym ważniejsza w czasach, gdy dominuje wygoda myślenia o świecie i sobie samym, gdy odpowiedzialność się pomija, złożoność relacji międzyludzkich czy społecznych spłaszcza i podporządkowuje uproszczonej wizji rzeczywistości, a historię próbuje się sprowadzić do czarno-białych schematów. Błędem byłoby więc sądzić, że to jedynie korespondencja z odległych rejonów świata, z którymi niewiele nas łączy. To dziennikarstwo dla nas i o nas. Za takie dziennikarstwo Jagoda Grądecka otrzymuje nagrodę medialną Amnesty International Pióro Nadziei 2020. Gratuluję. Gratuluję również ze swojej strony w imieniu całego jury. I chciałabym może też zadać pytanie, które się jako jedne z pierwszych nasuwa, kiedy myślimy o Afganistanie. A mianowicie o sytuacji kobiet w Afganistanie, w jaki sposób teraz w tych procesach, które powinny być procesami pokojowymi, w jaki sposób właśnie wygląda sytuacja praw kobiet, czy możemy powiedzieć, na ile
właściwie taka karta dotycząca sytuacji kobiet w Afganistanie jest rozgrywana przez różne strony. To jest bardzo złożona kwestia, jak wszystkie dotyczące Afganistanu, bo ta sytuacja praw kobiet oczywiście po naszej interwencji po 2001 roku bardzo się poprawiła, no bo to, co zastaliśmy, było przypadkiem w zasadzie płciowego apartheidu, chyba jedynego takiego na świecie, kiedy kobiety były praktycznie całkowicie odcięte od jakiegokolwiek życia społecznego, od edukacji, w dużej mierze nawet od dostępu do służby zdrowia czy od dostępu do czystej wody pitnej. A więc w takich podstawowych kwestiach, jak właśnie ta służba zdrowia czy edukacja, sytuacja na pewno jest teraz o wiele lepsza po tych 20 latach, chociaż na przykład na niektórych obszarach zaczęła się z różnych powodów w kilku ostatnich latach nieco cofać. Natomiast jeśli chodzi o te procesy pokojowe, no bardzo wiele Afganek i również Afgańczyków od początku obawiało się, że prawa kobiet będą jedną właśnie z takich kwestii, która zostanie na ołtarzu tego porozumienia ewentualnego z talibami, do którego prędzej czy później będzie musiało dojść, poświęcona. I wygląda na to, że rzeczywiście tak się dzieje. Trzeba też pamiętać, że wsparcie samego rządu afgańskiego dla praw kobiet było zawsze do pewnego stopnia sztuczne i fasadowe i bardzo uzależnione po prostu od nacisków donorów. Stąd odkąd te dotacje międzynarodowe zaczęły nieco maleć, albo kiedy pojawiły się pewne warunki, jak Unii Europejskiej, co do nich, te kwestie właśnie praw kobiet też zeszły na nieco drugi plan, co widać chociażby w składzie delegacji właśnie negocjatorów afgańskiego rządu do tych rozmów pokojowych z talibami w Dosze. Tam są tylko 3 kobiety, co stanowi jakieś 20% składu tej delegacji. No, panuje raczej wśród afgańskich aktywistów konsensus, że to powinna być połowa, bo kobiety stanowią tutaj około 51% afgańskiego społeczeństwa. Teraz w czwartek mieliśmy takie spotkanie. Ups. Na chwilę straciliśmy łączność z panią. Tak, zatrzymaliśmy się przy ostatnim tym czwartku i spotkaniu w ostatni czwartek. Tak, w ostatni czwartek doszło do takiego spotkania w Moskwie, między innymi właśnie między przedstawicielami talibów. No nie muszę chyba wspominać, że delegacja talibów zawsze i wszędzie jest stuprocentowo zmaskulinizowana. Ale w tej delegacji przedstawicieli kabulskiej władzy i społeczeństwa obywatelskiego także była tylko jedna kobieta na 16 uczestników, co niestety dość dobrze oddaje stosunek afgańskiego rządu właśnie do kwestii praw kobiet. Tutaj jak na razie, odkąd Amerykanie zaczęli rozmowy pokojowe z talibami, ta kwestia w gruncie rzeczy nie została ani razu nawet poruszona w tym porozumieniu, które z talibami podpisali 29 lutego zeszłego roku, czyli przed ponad rokiem. Tam w ogóle nie ma ani zdania o prawach kobiet, ani też w ogóle o żadnych prawach człowieka. Co do samych talibów, oni twierdzą oczywiście, to znaczy ich przedstawiciele, że ich poglądy na kwestie kobiet się zmieniły, że ich ewentualny rządy, ich udział we władzy nie będzie wyglądał tak jak te rządy w latach 96-2001, kiedy to właśnie kobiety zostały po prostu zamknięte w domach i karane za najdrobniejsze przewinienie w cudzysłowie, jak na przykład nałożenie lakieru do paznokci czy wyjście na ulicę bez tak zwanego męskiego opiekuna. Natomiast większość Afganek, też część mężczyzn zupełnie w to nie wierzy. Raporty też pokazują, że na obszarach, nad którymi kontrolę sprawują talibowie, a w tym momencie to jest ponad połowa kraju, oni bardzo chętnie wracają do swoich praktyk właśnie z tamtych lat i sytuacja kobiet bardzo niebezpiecznie zaczyna przypominać właśnie tamtą sytuację. Natomiast nawet gdyby było tak, że stanowisko samej tej wierchuszki politycznej talibów się w tej materii zmieniło, no to oni nie będą, to nie oni implementują prawo na podległych im terenach, tylko zwyczajni bojownicy i komendanci, no, których bynajmniej o taką zmianę światopoglądową nie posądzam. Zresztą oni też sami pytani o to odpowiadają w taki dość mętny sposób, też posiłkując się takimi stwierdzeniami, dokładnie tak jak argumentowali właśnie swój stosunek do kobiet w czasach swoich pierwszych rządów, na przykład, że kobiety będą miały zagwarantowane wszelkie swobody w ramach islamu. Ale co to znaczy, że w ramach islamu i jakiej interpretacji i
a czego właściwie mogą się spodziewać, no to już nikt nie wie, też nikt nie spieszy z wyjaśnieniem. Ja bym chętnie jeszcze dopytała o te kwestie kobiet, ale z trochę innej strony. Zastanawiam się, jak pani jako dziennikarce, kobiecie, udaje się pełnić tę rolę? Czy ma pani problemy w związku z tym, że jest kobietą? Czy pewne tematy, czy dojścia do pewnych grup są zupełnie dla pani zamknięte? Czy też jest pani traktowana jako być może trochę dziwoląg, ale w efekcie nie objęta tymi regułami, które dotyczą kobiet afgańskich? Jak to wygląda w praktyce? Myślę, że paradoksalnie akurat mi jako kobiecie jest łatwiej wykonywać tutaj pracę dziennikarską, bo przede wszystkim mogę rozmawiać z samymi kobietami, bo bardzo wiele kobiet nie chce rozmawiać z mężczyznami, albo chce czy nie chce, nie ma nic do powiedzenia, bo nie zgadzają się na to ich mężowie czy ojcowie. Moja koleżanka na przykład miała taką sytuację w Kandaharze, takim konserwatywnym mieście na południu kraju, kiedy udała się właśnie na spotkanie z jakąś rodziną, ze swoim tłumaczem, i pan domu stanowczo odmówił w ogóle wpuszczenia tego tłumacza do domu, nie zaakceptował nawet ewentualnej rozmowy gdzieś tam przez otwarte okno, ponieważ stwierdził, że jego żona z żadnym mężczyzną nie będzie rozmawiać w ogóle, więc zaczęło się poszukiwanie na gwałty Afganki mówiącej po angielsku gdzieś na wsi pod Kandaharem, co jak można sobie wyobrazić nie było proste. Tak więc myślę, że tutaj akurat moja płeć jest przywilejem, bo nie spotkałam się jeszcze z taką grupą, która byłaby zamknięta na rozmowę ze mną ze względu na to, że jestem kobietą. Właśnie cudzoziemkę raczej traktuje się do pewnego stopnia jak mężczyznę, no co tutaj nie ukrywajmy, też jest pewnym przywilejem i zdecydowanie ułatwia wiele rzeczy. To ja teraz chciałem tylko pociągnąć ten wątek, jeżeli mogę, bo pisze pani w swoich relacjach często o strachu innych osób i wygląda, niedawno pani pisała o podróży z jednym z rozmówców, który w którymś momencie przyznał się, że się boi o swoje bezpieczeństwo. A jak jest z panią, chciałem zapytać, o to na ile pani się czuje tam bezpiecznie jako kobieta, jako Europejka, jeżdżąca też w te miejsca, które są objęte władzą talibów? Jako kobieta czuję się o tyle całkiem bezpiecznie na ulicach Kabulu, że w porównaniu akurat z innymi krajami muzułmańskimi, w których byłam, nie spotkałam się praktycznie z żadnym zjawiskiem catcallingu. Nie zdarzyło mi się, że ktoś próbował mnie gdzieś obłabiać na ulicy czy zaczepiać w jakikolwiek sposób. Jeśli już jest zaczepianie na zasadzie o cudzoziemka, a nie o kobieta. Natomiast jeśli chodzi o taką kwestię bezpieczeństwa, to oczywiście też odczuwam strach w różnych sytuacjach. Wczoraj na przykład w nocy ktoś pukał do bramy mojego sąsiada, w zasadzie w nią walił. Ja dopóki się nie zorientowałam, że jest jednak brama sąsiada, a nie moja, to leżałam w łóżku i się prawie popłakałam, bo nie miałam pojęcia, co miałabym zrobić, jeśli ktoś jednak wali w moją. Ale myślę, że przede wszystkim o takim codziennym zagrożeniu, no już na pewno jakby człowiek stara się po prostu nie myśleć. Poza tym, co niezbędne, czyli niezbędne do zachowania takiej jakiejś wzmożonej ostrożności, bo inaczej zwyczajnie by zwariował. Ale też pod wieloma względami Afganistan jest jednak, chociaż może się wydawać, to jest prawda do pewnego stopnia, że cudzoziemcy są na celowniku. No i na pewno zwłaszcza tacy jak na przykład Amerykanie, czy inni przedstawiciele państw tak zwanego Zachodu. Natomiast w o wiele większym poczuciu zagrożenia, bo też o wiele większe dla nich to zagrożenie jest, żyją Afgańczycy, bo to afgańskich właśnie dziennikarzy się morduje, afgańskie dziennikarki, afgańskich aktywistów, afgańskich urzędników, przedstawicieli rządu, przedstawicieli w ogóle tej administracji rządowej. I myślę, że oni mają dużo większe powody do tego właśnie, żeby żyć w strachu. Przepraszam, chciałem jeszcze jedną rzecz zapytać w tym kontekście. A jako dziennikarka, bo mówi pani o tym, że dziennikarze są zagrożeni, bo to nie jest kwestia, że jest pani kobietą i Europejką, ale też pani dopytuje i pyta o trudne rzeczy, niewygodne rzeczy, czy to też nie jest jakieś źródło, które mogłoby... Jak pani o tym myśli, postrzega to pani jako źródło zagrożenia, niewygody dla siebie? I autocenzury ewentualnie również. To znaczy, ja jakby nie prowadzę tutaj żadnego jakiegoś takiego dziennikarstwa śledczego, ani nie ujawniam jakichś rządowych sekretów. I wydaje mi się, to jest taka tylko moja autorska teoria, ale myślę, że jest do pewnego stopnia prawdziwa, że to zagrożenie jest większe dla afgańskich dziennikarzy niż właśnie dla dziennikarzy zagranicznych,
bo i talibów, i myślę też, że do pewnego stopnia, tam gdzie nie zaczynają się kwestie finansowe, rzecz jasna, i rząd afgański nie interesuje za bardzo opinii publicznej na zewnątrz kraju. Oni tworzą propagandę tutaj na użytek wewnętrzny, oni walczą o utrzymanie władzy tutaj, oni w tym sensie są jak najbardziej jedna i druga strona nacjonalistami, więc postrzegają swoich rodzimych dziennikarzy, którzy docierają do afgańskich odbiorców, którzy piszą w afgańskich mediach i którzy piszą tutaj w lokalnych językach, jako o wiele większe zagrożenie dla siebie i dla swojej władzy niż jakichś dziennikarzy zachodnich. Jeśli można, ja też jeszcze troszeczkę w tym kontekście, tutaj myśmy podkreślili w naszej laudacji na pani temat tę niestępioną wrażliwość, a moje pytanie jest, jak pani udaje się zachować tą świeżość spojrzenia i właśnie tą niestępioną wrażliwość, mając do czynienia codziennie z tak, prawda, stresującymi tematami, i działa pani już tam, istnieje w tej rzeczywistości tak długi okres, jak udaje się zachować tą świeżość spojrzenia, patrzenia, bo to się zauważa w pani tekstach. Przyznam szczerze, że nie wiem, bo nigdy się nad tym nie zastanawiałam i jest mi bardzo miło, że ktoś to postrzega w taki sposób. No, wydaje mi się, że nie, jeśli nadejdzie taki moment, że zacznę być obojętna na problemy, które na co dzień spotykam, i przestaną mnie jakoś poruszać, przestaną mnie dotykać, no to będzie raczej znak, że trzeba po prostu już wyjechać, bo mój dalszy pobyt nie będzie miał sensu. No ale póki tak nie jest, staram się z tego korzystać właśnie, żeby móc jak najlepiej oddać i przybliżyć się to, z czym mierzą się ludzie tutaj. Ale właśnie to, o co zapytała pani Ewart, to jest ciekawe też z perspektywy polskich mediów piszących o Afganistanie, bo jestem pewna, że wszyscy państwo zdają sobie sprawę z tego, a pani Jagoda Grądecka najlepiej. Polskie media piszą o Afganistanie przez ostatnie lata w krótkich takich tekstach depeszowych. Bomba na targowisku w Kabulu, zginęło 6 osób. Koniec informacji. I zastanawiam się, co by pani powiedziała polskim mediom, wydawcom, redakcjom, jeśli chodzi o relacje dotyczące Afganistanu. Nie jesteśmy tam na miejscu, nie ma korespondentów. Jeszcze w pandemii to już w ogóle sytuacja zamrożona, żeby te historie nie kończyły się na tych krótkich, identycznych notkach, które raz na tydzień, dwa tygodnie publikujemy. Znaczy mi się wydaje, że jeśli te historie mają się ograniczać właśnie do takich notek, dokładnie tak jak pani powiedziała, że tutaj bomba, tam bomba, ewentualnie tutaj jakieś porwanie, to lepiej, żeby ich w ogóle nie było i żeby nie było żadnych w takim razie wiadomości z Afganistanu. Bo mam wrażenie, że takie wiadomości nie tylko na temat Afganistanu, ale też takich krajów jak właśnie Irak czy Syria, tylko budują w ludziach takie poczucie, takie jak ja opinię, z którą się często spotykam, że w ogóle nie należy przejmować się tym, co się tutaj dzieje, bo tutaj to jest normalne. Bo tutaj po prostu tak jest na porządku dziennym, że tutaj wybuchają bomby i nikt nie zastanawia się, no bo nie może się zastanawiać właśnie tego, że nie ma podanej takiej informacji, dlaczego tak się dzieje, jakie procesy do tego prowadzą, jaki jest też tym nasz ewentualny udział, bo jest. Więc wydaje mi się, że albo właśnie przedstawiamy, no ta bomba to jest tylko wierzchołek jakiejś góry lodowej, jakiegoś symptom, jakiegoś głębszego zjawiska. No więc albo próbujemy objaśnić się cały, co jest oczywiście bardzo trudne, ale możliwe. Owszem, nie mamy korespondentów, ale żyjemy w zglobalizowanym świecie. Afgańscy dziennikarze mają dostęp do Twittera, można z nimi porozmawiać. W ogóle do internetu, do wszelkich mediów społecznościowych. No więc żeby albo właśnie informować się kompleksowo, albo żeby właśnie może w ogóle dać sobie spokój, no bo taka informacja, że gdzieś wybucha bomba, że gdzieś zginęło ileś osób, no to niczego nie wnosi do niczyjego życia, ani nikomu nie jest do niczego potrzebna. No ale z drugiej strony, jak tak popatrzeć, teoretycznie taka informacja powinna zbudzać sympatię, prawda, do osób, które tam mieszkają, z takim przekonaniem, no skoro tam jest wojna, to tym osobom należy się pomóc. Tymczasem to w ogóle tak nie działa, prawda? Jakby w przypadku Afganistanu, mimo tego, że tam sytuacja cały czas jest niebezpieczna, o czym pani też mówi, to społeczeństwo europejskie niespecjalnie się tym przejmują i to nie wzbudza jakiejś sympatii do Afgańczyków, którzy uciekają z Afganistanu, czy Afganek. Myślę, że to jest właśnie w pewnej mierze kwestia tego, jak tych informacji jest wiele, że to było tak jak właśnie z... Ja myślałam sobie ten przykład tego kurdyjskiego chłopca, syryjskiego chłopca, tego Alana Kurdiego, którego zdjęcie właśnie obiegło świat leżącego na tej plaży, że tragedia takiego jednego chłopca, czy jakiejś jednej osoby, czy ewentualnie jednej rodziny nie jest w stanie nas poruszyć, ale kiedy otrzymujemy informacje o kilkunastu osobach tygodniowo, no to siłą rzeczy na to
Zwłaszcza, że często zwykle to są osoby anonimowe, bo w ogóle nie podaje się ich nazwisk, oto siłą rzeczy stajemy się na to obojętni i nie potrafimy się już zupełnie tym przejąć. Stąd poczucie, że właśnie takie informacje na zasadzie jakiejś statystyki jednak przynoszą więcej szkody niż pożytku. No, ale wracając do tego chłopca, bo on tak naprawdę też nic nie zmienił, prawda? Te zdjęcia obiegały świat i są prezentowane w różnych miejscach, ale żeby one zmieniły jakby czy działalność społeczeństwa, jakby sympatię do Syryjczyków albo do uchodźców, czy odpowiedzialność rządów, jakby ona nic nie zmieniła od tej sytuacji, więc nawet takie pokazywanie poszczególnych ofiar, to są zdjęć bardzo tragicznych, powoduje wzmożenie może na Twitterze, czy klikalność na Facebooku, ale nic nie zmienia gdzieś w naszych emocjach na dłuższą metę, żeby podjąć jakieś działanie. To prawda, to bardzo słuszna uwaga. Tutaj bardziej chodziło mi o to, że no właśnie, że przez chwilę przynajmniej było jakieś takie wzmożone zainteresowanie tym tematem i pojawiło się odrobinę więcej jakichś takich w miarę empatycznych właśnie wobec uciekających z Syrii głosów, ale no oczywiście ma pan rację, jakby na dłuższą metę nic się nie zmieniło, stąd też nie mam za bardzo nadziei, że dziennikarstwo może w ogóle w jakiś znaczący sposób coś zmieniać, przynajmniej dla tych ludzi, których opisuje. Pani bardzo dużo właśnie opisuje, jak to życie zwykłych ludzi teraz wygląda, jak skutek wojny, jaką cenę tak naprawdę zwykli ludzie płacą za ten długotrwały konflikt i brak bezpieczeństwa. Natomiast jeżeli byśmy popatrzyli właśnie na te osoby, które w ramach afgańskiego społeczeństwa, bo afgańskich społeczeństw, nie zgadzają się z tym, że się nie da niczego zmienić. Właśnie działają, czy to jako obrończyni i obrońcy praw człowieka, czy jako dziennikarze. Jak by pani opisała ich sytuację? Jest bardzo zła, szczególnie od kilku miesięcy. Od kilku miesięcy nasiliła się, i to jest pierwszy taki przypadek od czasów wojny domowej w latach 90., kiedy dochodzi po prostu do egzekucji właśnie takich osób jak aktywiści, jak obrońcy praw człowieka, jak dziennikarze na bardzo dużą skalę, przede wszystkim w Kabulu, ale też w innych miastach. Tutaj mieliśmy dopiero co przypadek trzech afgańskich dziennikarek, które zginęły w Kandaharze. Niedawno zginęła młoda obrończyni praw człowieka razem ze swoim kierowcą. I właśnie tych śmierci aktywistów i działaczy jest coraz więcej. Zawsze to są nieznani sprawcy, nikt jeszcze nie został pociągnięty do żadnej odpowiedzialności, bo zresztą chyba żadnego jeszcze nawet nie udało się wykryć. W związku z tym ta działalność wiąże się z coraz większym i większym ryzykiem. W związku z tym też coraz więcej kobiet, nawet więcej osób, ale w szczególności kobiet, które często też są pod presją rodziny, po prostu ze swojej działalności zawodowej przez to rezygnuje. Zresztą na przykład właśnie stacja, której dziennikarki zostały niedawno zamordowane, podjęła decyzję, żeby więcej kobiet nie zatrudniać. Na razie jest zatrudnionych 10 i stacja postanowiła, że ze względów właśnie elementarnych względów bezpieczeństwa nie może więcej już zatrudniać kobiet. Więc tutaj widać, jak tragicznie jednak ta sytuacja praw kobiet się cofa. Pani w swojej pracy zapewne w większości przypadków obcuje, pozyskuje informacje, rozmawia, słucha osób, które reprezentują pokolenie, które nie zna żadnego innego Afganistanu, tylko Afganistanu w stanie wojny, Afganistanu pogrążonego, prawda, w konflikcie międzynarodowym. W jakim stopniu zauważyła Pani, że to wpływa na narrację, którą Pani pozyskuje od swoich rozmówców, swoich bohaterów i czy, że oni nie mają żadnego innego punktu odniesienia? Czy dla Pani jest to frustrujące? Czy Pani to bardzo mocno zauważa podczas obcując z takimi osobami? I tak i nie, bo też wiele osób, z którymi rozmawiam, no są przedstawiciele tego pokolenia, ale akurat takiej jego bardzo uprzywilejowanej klasy, które miały okazję na przykład studiować na Zachodzie, pracować na Zachodzie, o które widziały, jak może wyglądać świat i jak wyglądają inne państwa. Nawet osoby, którym nie udało się nigdy wyjechać z Afganistanu, a teraz, chociaż dostęp do internetu ciągle jest to taki so-so, no mimo wszystko jest, te osoby mają dostęp do mediów społecznościowych i też mogą obserwować, jak świat wygląda. Więc no nie jest to taka jakaś wojenna Korea Północna.
Natomiast już na takim gruncie mniej zawodowym, a bardziej interpersonalnym, bardzo widzę, jak degenerująca jest wojna przede wszystkim i życie w tej nieustannej przemocy dla takich ludzkich emocji, właśnie dla umiejętności budowania relacji, i to jest czasami dla mnie bardzo frustrujące. Wiem oczywiście, że nie mogę tych osób za to winić, no co jednak nie zmienia faktu, że na poziomie intelektualnym to rozumiem, a na poziomie emocjonalnym oczekiwałabym niekiedy właśnie na przykład innej relacji, innej reakcji, na którą one po prostu nie mogą się zdobyć, bo też bardzo wiele osób, pokusiłabym się wręcz o stwierdzenie, że większość społeczeństwa mierzy się z różnymi problemami właśnie natury zdrowia psychicznego, cierpią na depresję, na zespół stresu pourazowego. Na temat zdrowia psychicznego w Afganistanie praktycznie nie istnieje. Nie słyszałam o działalności żadnych psychologów czy terapeutów. Słyszałam, że jest tutaj w Kabulu jeden psychiatra, żadnego szpitala psychiatrycznego. Więc te osoby są zostawione zupełnie same sobie, bez żadnej pomocy. Nie mogą w zasadzie nawet z nikim o tym porozmawiać, bo to nawet nie jest temat tabu, to jest po prostu temat, którego nie ma. A jak mówimy o zdrowiu, to teraz oczywiście w tych warunkach, w których jesteśmy, temat pandemii się zawsze pojawia. To i ja w sumie też, nie wiem, pewnie Państwo też, większości z Państwa, które nas oglądają, mają mniej informacji na temat tego, jak wygląda COVID w Afganistanie, jakby na ile jest tam rozpowszechnione z jednej strony zarażenia, a z drugiej strony jak wygląda kwestia dostępu do pomocy medycznej dla osób, które mierzą z tym wirusem. Tutaj oczywiście nie mam pojęcia, jak rzeczywiście wygląda sytuacja. Te oficjalne statystyki są takie rzędu, dzisiaj było 19 nowych przypadków albo 11, ale to głównie dlatego, że zwykle jest robionych około 100 albo 200 testów i to też w jakiś taki lepszy dzień. Tutaj bardzo duże znaczenie od tego odgrywają też braki infrastrukturalne, na przykład testy, które są dowożone na osiołku przez 11 godzin ze wsi do miasteczka, gdzie jest jakieś, skąd są w ogóle wysyłane do jakiegoś laboratorium, w których też funkcjonuje bardzo niewiele. Nie działają tutaj żadne, akurat z tym miałam styczność osobiście, bo mój chłopak był właśnie zarażony w grudniu COVID-em i to nie działają żadne procedury w stylu idzie się, dostaje pozytywny wynik, dzwoni miły pan albo pani z sanepidu i każe nam zostać w domu. Tej albo ktoś zostanie w domu, albo nie zostanie. Często raczej nie zostanie, bo ludzie mają do tej choroby dość lekceważące podejście. Mimo tego, że sama zetknęłam się, nie bezpośrednio, ale pośrednio, jeśli chodzi o jakichś znajomych czy rodziców znajomych, z całkiem wieloma przypadkami śmierci w wyniku tej choroby, to wciąż to podejście jest raczej dość lekceważące. Szczególnie właśnie, że nie ma żadnych odgórnych wytycznych. Jest bardzo mało oddziałów covidowych, one też są oczywiście bardzo źle zaopatrzone. Tutaj szczególnie tragiczna była sytuacja, jeśli chodzi o defibrylatory, więc młode Afganki nawet całkiem tym zasłynęły. Nie wiem, czy nie wygrały jakiegoś konkursu, bo konstruowały właśnie defibrylatory ze starych silników samochodowych, bo akurat starych samochodów jest tutaj pod dostatkiem. Więc ta pandemia jakby jest, a trochę jakby jej nie było, to i bardzo łatwo jest w zasadzie o niej zapomnieć. Ja trochę się dziwiłam na początku, że nie widziałam żadnych ludzi nigdzie wewnątrz budynków w maseczkach, za to całkiem sporo na zewnątrz, na przykład jeżdżących w maseczkach na rowerach. Ja myślałam sobie, czy oni zwariowali, ale potem uświadomiłam sobie, że oni te maseczki noszą ze względu na koszmarne zanieczyszczenie, jakie jest w Kabulu, a nie ze względu na żaden COVID, dlatego noszą je na dworze, a nie w budynkach. A czy na przykład, jeżeli chodzi o sytuację lekarzy i osób, które pracują właśnie w tej infrastrukturze, jaka jest i tym systemie opieki zdrowotnej, jaki istnieje, czy odnotowano może też takie agresywne zachowania wobec przedstawicieli tych zawodów, tak jak to miało miejsce na przykład w sąsiednim Pakistanie? Nie zetknęłam się ani z żadnymi, ani osobiście, ani z żadnymi doniesieniami medialnymi na ten temat. Ale właśnie myślę, że to w głównej mierze, że to w dużej mierze wynika z tego, że tutaj ten temat COVID-u jest taki właśnie, że jest tak, jakby go nie było. Tutaj było coś wiosną, co Afgańczycy nazywają lockdownem, coś z żadnym lockdownem nie miało nic wspólnego. To były jakieś takie nieśmiałe zalecenia rządu, żeby może lepiej jednak zostać w domu, do których oczywiście średnio ktokolwiek się stosował.
To zresztą nie ma co się dziwić, bo tutaj znakomita większość ludzi zarabia po prostu z dnia na dzień, na przykład sprzedając jakieś towary, więc jeśli oni nie wyjdą z tego domu i czegoś nie sprzedadzą, no to zwyczajnie nie będą mieli czego jeść, więc jeśli człowiek ma do wyboru ryzykować zakażenie COVID-em i ewentualną śmierć, albo po prostu śmierć głodową, no to żadne zalecenia go w domu nie zatrzymają. No zwłaszcza, że implementacja jakichkolwiek przepisów w tym kraju jest bardzo trudna na pograniczu z niemożliwym, więc no nie wyobrażam sobie jakichś mandatów za to, że ktoś by śmiał wyjść. Ale czy z tego wszystkiego, co pani mówi, wynika jasno, że Afganistan w ogóle nie planuje szczepić swoich obywateli? Że to w ogóle nie jest temat? O nie, Afganistan nawet zaczął szczepić, bo dostał szczepionki od Indii w ramach takiej dyplomacji szczepionkowej. Bodajże 200 tysięcy dawek na dobry początek. I w pierwszej kolejności miał szczepić oczywiście lekarzy, ale też przedstawicieli tej służby porządkowych, policji, wojska i tak dalej, co jest całkiem logiczne. Natomiast nie słyszałam jeszcze, żeby zacząć szczepić jakby całą resztę tak zwanych zwykłych obywateli. Ale szczepienie jako takie tak ruszyły. Bardzo dziękuję, bo zwróciliśmy się tak na panią, bo to też obrazuje tak naprawdę taką potrzebę dowiedzenia się więcej i o Afganistanie, i o pani w Afganistanie, i o warunkach pracy tam na miejscu. A chciałabym też, żeby pani spojrzała tak na nas w tym momencie i powiedziała, jak pani zdanie wygląda właśnie obraz w Afganistanu w Europie. Jak Europejczycy albo jak Polacy, Polki malują sobie ten obraz i jak bardzo on się mija od tego, co pani widzi tam na miejscu? Właśnie myślę, że ten obraz... że z jednej strony bardzo się mija, albo może zacząć, z której się nie mija. No na pewno nie mija się, jeśli chodzi o nasze wyobrażenie na takiego kraju, w którym panuje duża przemoc, bieda, niebezpieczeństwo, zagrożenie, bo to jest oczywiście wszystko prawda. Natomiast mam wrażenie, że przez to Afgańczycy zostali zdehumanizowani i są wyobrażani często jako ludzie, którzy niejako sami są sobie winni, że żyją w tej wojennej rzeczywistości od 40 lat, bo po prostu inaczej nie potrafią. Albo jakby tutaj nad Afganistanem jakby istniało jakieś takie deus ex machina, który po prostu nieustannie wlewie tą wojnę od nowa w ruch i ona nie ma prawa tutaj się skończyć. Więc myślę, że tutaj byłoby ważne właśnie, żeby odczarować obraz tego kraju jako i pokazać, co w ogóle istnieje, wydaje się takie bardzo, bardzo oczywiste i jakieś takie bardzo, bardzo naturalne, że wszyscy tutaj po prostu czekają na pokój i że ci ludzie owszem mają różne poglądy i niektórzy mają bardzo konserwatywne poglądy, które nam w Europie zupełnie nie mieszczą się w głowie, przynajmniej większości ludzi w Europie. Natomiast jednak oni wszyscy chcą po prostu żyć w pokoju i w bezpieczeństwie. No jest też oczywiście wiele innych aspektów. No nie jest znana zupełnie kultura afgańska. Nie są znane, nie wiemy, jak piękne miejsca są w Afganistanie, no bo jednak na pierwszy plan wysuwa się właśnie ta wojna, ale myślę, że nie jest to do końca przekłamanie, bo ona też jakby wysuwa się codziennie na pierwszy plan życia mieszkańców, bo co z tego, że to jest wiele pięknych miejsc, jeśli Afgańczycy nie mogą tam pojechać, bo albo są za biedni, albo to jest zbyt niebezpieczne, bo tam się nawet nie da dostać. Albo co z tego, że jest tutaj wspaniała kultura i wspaniałe tradycje literackie, Jeśli tutaj w ogóle ci ludzie w ogóle nie mają przestrzeni, także takiej umysłowej, żeby się czymś takim cieszyć, bo codziennie muszą po prostu walczyć o przetrwanie i codziennie zamartwiają się o los swój i swoich bliskich. Mnie bardzo też ciekawi, jak pani warsztat jako dziennikarki, ale też pani warsztat jako człowieka, jeśli chodzi o te różnice kulturowe, chociaż nie wiem, czy między Polską a Afganistanem są aż tak szalone różnice. Trochę żartuję, a trochę niestety nie. Chodzi mi o postrzeganie pani bohaterów, pani rozmówców przez klucz feministyczny, przez klucz praw człowieka, w momencie, gdy, jak sama pani mówi, niektórzy z nich mają bardzo konserwatywne, radykalnie konserwatywne poglądy. Na ile potrafi pani przełamać ten europejski sposób myślenia o społeczeństwie, o relacjach między ludźmi, o relacjach między kobietami a mężczyznami, o relacjach między obywatelem a władzą, po to, żeby lepiej zrozumieć to, co rozmówca mówi, albo co się dzieje z bohaterem. To jest konieczne w pracy dziennikarza,
na co dzień, że trzeba odsunąć trochę swój świat, żeby wszedł świat tego rozmówcy, tego bohatera. Na ile pani sobie z tym radzi, na ile dla pani to jest kłopot, a na ile wsiąkła już pani w ten świat i nie ma trudności z tym dualizmem, który mógłby, podejrzewam, panią spotkać? Znaczy, na płaszczyźnie zawodowej wydaje mi się, że przychodzi mi jakoś tak w miarę łatwo, w sensie łatwo jest mi się jakoś tak ustawić w pozycji, że okej, teraz to jest praca, rozmawiam z człowiekiem, żeby poznać jego punkt widzenia, a nie żeby patrzeć na niego przez swój pryzmat albo żeby jakoś go porównywać. Oczywiście często jakieś rzeczy, które ludzie mówią, są dla mnie szokujące albo niezrozumiałe, albo budzą takie moje... Ale właśnie tak na płaszczyźnie zawodowej, zwłaszcza, że zawodowo często rozmawiam z osobami niewykształconymi, z osobami pochodzącymi gdzieś z prowincji, więc jest mi jakoś naturalnie łatwiej zaakceptować, że mogą one mieć określone poglądy. Natomiast już w relacjach jakichś prywatnych, w moich jakichś relacjach społecznych mam z tym bardzo duży problem i wręcz mam wrażenie, że im dalej, tym jest gorzej. W związku z czym ja niektórych tematów już w ogóle w rozmowach, na przykład ze znajomymi albo z partnerem, nie poruszam, bo mnie to za bardzo denerwuje. Bo nie jestem w stanie po prostu tego właśnie jako Europejka ścierpieć. A mogę tutaj o drugą stronę medalu, bo Draginia pytała o tym, jak Polacy postrzegają Afganistan. Chciałem zapytać o to, jak Afgańczycy i Afganki postrzegają Europę, no bo rozumiem, że pewnie Polskę, to może o Polsce mogą nie mieć specjalnego zdania. Odpowiedzialność naszą za nasz udział w wojnie, ale też ewentualnie oczekiwania, jakie mają wobec, czy mają jakieś i jakie wobec Europy i Europejczyków i Europejek. Jeśli chodzi o odpowiedzialność za wojnę i za sytuację na miejscu i tak dalej, to jednak głównie obarczają nią Amerykanów. Tutaj Europejczycy raczej się nie przewijają w tej narracji, ewentualnie gdzieś tam na równi z Amerykanami, czy obok Amerykanów są stawiani Brytyjczycy, ale myślę, że to jest bardziej dziedzictwo historyczne, tego, że ci Brytyjczycy gdzieś tam do spraw afgańskich się mieszają niż jakieś faktyczne wyobrażenia na ten temat. Czy mają jakieś oczekiwania co do Europy? Myślę, że na pewno spotyka ich pewne, przynajmniej część osób, które po prostu chciałyby do Europy wyjechać, a nie mogą, spotyka je pewne rozżalenie właśnie z tego tytułu, że jednak tutaj jesteśmy. No, próbujemy pomóc, ale to jest raczej takie dobrymi chęciami, wiadomo, co jest wybrukowane. Jednocześnie, no, delikatnie mówiąc, nie ułatwiamy tym osobom właśnie ewentualnego wyjazdu z Afganistanu. Niedawno zresztą, po pewnym krótkim okresie przerwy z okazji pandemii, Niemcy i kilka innych europejskich państw właśnie wznowiły deportację do Afganistanu, no co zdaniem wielu obrońców praw człowieka jest zwyczajnie nielegalne i nieludzkie ze względu na przepisy konwencji genewskiej. Europa kojarzy się, no, przede wszystkim ze spokojem i dobrobytem, jak można sobie wyobrazić. Tutaj na przykład afgańscy dyplomaci wszyscy biją się o to, kto pojedzie na placówkę gdzieś tam do Sztokholmu, a kto gdzieś tam. Ja właśnie rozmawiałam kiedyś z jednym dyplomacją, mówiłam, Boże, że to jest strasznie nudne, że w tych miastach jest drogo i że w ogóle dlaczego? I on tak na mnie popatrzył, powiedział, że ci ludzie po prostu chcą pożyć te kilka lat w spokoju, kiedy mają okazję ku temu. Jakiego rodzaju teksty, przepraszam, bo jeszcze nie? Nie. Jakiego rodzaju teksty, które pani wysyła, jakiego rodzaju reakcje, które z pani tekstów spotykają się z najbardziej żywą, największą reakcją wśród odbiorców tutaj w Polsce i w jakim stopniu to na przykład wpływa na dobór tematów, to o czym pani decyduje się pisać, albo czy wręcz może spotyka się pani z tym, że czytelnicy sami sugerują i proszą, że chcieliby się dowiedzieć o czymś i wręcz proszą jakieś teksty. Na pewno dużym zainteresowaniem zawsze się cieszą tematy właśnie takie około kobiece, dotyczące praw kobiet. Z jednej strony z osób zaangażowanych właśnie w obronę praw kobiet w Polsce, no nie jest to niejako teraz na topie. Znaczy na topie jest temat ze względu na okoliczności. Z drugiej strony medalu, ze względu na to, że wielu Polaków ciągle ma przeświadczenie o tym, że po prostu kobieta w islamie jest traktowana w określony sposób,
że to wszystko właśnie jest kwestia religijna i że w zasadzie czego one tam oczekują, czy czego tam ja oczekuję. Nie wiem, ktoś mi nawet kiedyś napisał jakiś taki komentarz, kiedy opisałam, po prostu opisałam, jaka rzeczywistość mnie tutaj jako kobiety zostało i jaka zostaje Afganki. I zostałam posądzona o straszny orientalizm i o to, że oczekiwałam tutaj Europy. A przecież wiadomo, że w Afganistanie po prostu tak będzie. Więc myślę, tak, na pewno ten temat kobiet... Pani mogła powiedzieć właśnie, co byłoby odpowiedzią na taki zarzut, że przecież to jest Afganistan, bo nie wiem, czy Państwo pamiętają te debaty, kiedyś była taka w Polsce nawet, że prawa człowieka to jest jeden z wyborów. To jest rodzaj ideologii, światopoglądu, że mogą być prawa człowieka, może nie być i to jest kwestia wyboru, więc w różnych społeczeństwach jest różnie. I wyobrażam sobie, że to jest ten zarzut, który Panią spotkał, wychodzi z podobnego pnia, czyli że są inne światy i nie można przykładać na przykład kwestii takich kategorii w ogóle jak dyskryminacja, przemoc do społeczeństw, które rządzą się zupełnie innymi prawami, inną religią, innym kodem kulturowym. I co by Pani takiemu komentującemu, którego Pani zacytowała, co by Pani mu odpowiedziała? Właściwie ja bym sama chciała wiedzieć. Znaczy ja do pewnego stopnia jestem w stanie się zgodzić z tym stwierdzeniem przede wszystkim. Jeśli chodzi o to właśnie, że no, dyskryminacja i przemoc będą czymś innym w Warszawie, będą czymś innym gdzieś na pasztuńskiej wsi. Nie musimy oczywiście tego wspierać. No, to byłoby wręcz niewskazane, ale no, jeśli tego nie zrozumiemy, będzie nam bardzo trudno jakkolwiek opisać tę rzeczywistość, czy tym bardziej jakoś ewentualnie na nią wpłynąć. Natomiast mam wrażenie, że jeśli chodzi o tę krytykę praw kobiet, czy generalnie praw człowieka, czy krytykę, o taką konstatację, że tak po prostu jest, bo tak musi być, bo to jest Afganistan, że to wynika z jakiegoś takiego bardzo uproszczonego myślenia, że po pierwsze istnieją kraje muzułmańskie, w których jak wiadomo nie może człowieka spotkać nic dobrego. Po drugie takie kraje właśnie dzikie i zacofane, które już takie są i pozostaną z jakiegoś przedziwnego powodu, które po prostu rządzą się innym systemem wartości. I po pierwsze to jest jakby bardzo duże niezrozumienie jakby przyczyn, dla których ta sytuacja jest taka, a nie inna, bo na przykład akurat sytuacja kobiet akurat w Afganistanie wynika przede wszystkim nie z tradycji religijnej, tylko przede wszystkim z tradycji obyczajowej, która się trzyma dużo silniej niż ta religijna. W środowisku na przykład Pasztunów, którzy stanowią największą grupę etniczną w tym kraju. A po drugie, no też mylimy się, jeśli chodzi, no wydaje nam się na przykład często, jak sądzę, że poza Europą, czy generalnie poza światem zachodnim nie istnieją takie zjawiska jak feminizm, a istnieją jak najbardziej i w Afganistanie, i w innych krajach bliskowschodnich też są różne nurty feministyczne, są różne grupy, które działają na tę rzecz. I często te społeczeństwa niektóre z wartości naszych zachodnich w cudzysłowie postrzegają jako coś dobrego i cennego, natomiast na pewno niekiedy są narzucane siłą. Też jakby oczywiście ze względu na ten ciężar naszej kolonialnej historii itd., itd., to po prostu kojarzy się bardzo źle i się orzeczy na to, co jest właśnie. Poczekajmy moment, żeby właśnie wróciła do nas nasza laureatka, bo rozumiem, że techniczne uwarunkowania są bardzo różne. Mam nadzieję, że za chwilę wszystko będzie dobrze. Przepraszam, bo coś mnie rozłączyło, nie wiem dlaczego. Tak, ale to w tym czasie ja zdążyłam zerknąć na komentarze na Facebooku, jeśli Państwo pozwolą. Tam jedna osoba pyta o to, czy Pani publikuje w Afganistanie i jak tam w ogóle jest z wolnością prasy. Nie, ja nie publikuję w afgańskich mediach. Myślę, że jakby tę przestrzeń warto zostawić zdecydowanie afgańskim dziennikarzom. Wolność prasy na tle innych państw regionu, tej, szczególnie właśnie tych państw Azji Centralnej, typu jakieś Turkmenistany, Tadżykistany i tak dalej, ma się całkiem nieźle. Tutaj rząd nie ingeruje raczej w to, co jest pisane czy mówione właśnie w lokalnych mediach.
No tylko, że istnieje to zagrożenie właśnie, o którym wcześniej rozmawialiśmy, więc tak, dziennikarze mogą sobie pisać, mogą jakby pełnić ten zawód, ale muszą liczyć się z ogromnym ryzykiem ze względu na swoją działalność. A czy, trochę wracając do tego poprzedniego pytania jeszcze, które poruszyła Agata, tego wątku, który pani mówiła, czy trochę to nie jest tak, że to się zadziało w Afganistanie po interwencji tej koalicji międzynarodowej, czyli jednak obudzenie się pewnego społeczeństwa obywatelskiego i walka o pewne prawa, walka o prawa kobiet, walka o wolne media, o których pani mówi, pokazuje, że te twierdzenia, że prawa człowieka są tylko naszym konceptem, a nie innym i nie są w sumie jakimś bardziej globalnym, jest nieprawdą. Czyli, że to właśnie samo społeczeństwo afgańskie pokazało, jak bardzo nieprawdziwe są te i bardzo takie zagrożone głęboko w uprzedzeniach i takim kolonialnym sposobie myślenia są te teksty, które niektóre osoby wypowiadają, bo one są, mam wrażenie, wypowiadane z takiego poziomu moralnej wyższości. My tu u nas w Europie mamy te prawa, zobaczcie, a wy to w ogóle nawet tam nawet nie pomyśleliście, że to jest możliwe. No to szczególnie w przypadku Polaków ten ton jest jednak dość zabawny. Właśnie, bo on ma też, prawda, też potwierdzanie takiego naszego myślenia, nie wpuścimy osób stamtąd, bo przecież one są, nie podzielają tych tak zwanych europejskich wartości, czymkolwiek one są, w związku z tym mogą tutaj rozmontować, wpłynąć na nasz system wartości, więc jakby to jest takie chęć potwierdzenia swojego własnego poglądu, tych własnych uprzedzeń. Tak, a tutaj szczególnie ta kwestia w Afganistanie jest dość ironiczna, bo tutaj akurat prawa kobiet w Afganistanie mają dość długą historię, bo pierwszym takim władcą właśnie, który zaczął je wprowadzać, był król Amanullah, który panował w latach 20. XX wieku i jego żona Soraya, która jest słynna właśnie z tego, że pokazywała się z osłoniętą głową. Założyli taką właśnie fundację dla kobiet, mieli magazyn, w którym cała kolumna była właśnie poświęcona takim kwestiom kobiecym. Wprowadzono parę takich na tamte czasy rewolucyjnych praw, typu danie kobiecie prawa do rozwodu w niektórych przypadkach, prawa do dziedziczenia. No, była to pewnego rodzaju, jak na tamte czasy, obyczajowa rewolucja. Natomiast co się stało potem? Anglicy, którzy mieli bardzo dobrze w pamięci, jak skończyły się reformy Ataturka w Imperium Osmańskim, jak oni zostali niejako z tego Imperium Osmańskiego wypędzeni, kiedy właśnie przetoczyła się przez nie taka fala modernizacji, zaczęli podburzać mułów, no, którymi tak siłą rzeczy te reformy właśnie króla Amanullaha się nie podobały, do protestowania przeciwko temu. No, to spowodowało, że rzeczywiście ten sprzeciw stał się na tyle duży, że król z kraju w końcu uciekł. No, ale właśnie bardzo duża była w tym nasza rola, po prostu dlatego, że nie chcieliśmy stracić wpływów w kluczowym punkcie Azji Centralnej, na przecięciu bardzo wielu szlaków. A miało to miejsce ponad 100 lat temu, więc mówię nie przez nas właśnie teraz, że tutaj jakieś prawa kobiet nie mają racji bytu, bo nie wiem, bo ci ludzie jakoś naturalnie nie są do nich przystosowani, jest nie tylko nieprawdą, ale też w dużej mierze hipokryzją. Bardzo ciekawe. Właśnie kilka dni temu zaznaczono to, że w Syrii trwa wojna od 10 lat i też to, jak bardzo osoby, które przybywają ze Syrii, coraz mniej mogą liczyć na przyjęcie i otrzymanie odpowiednich dokumentów tutaj w Europie. Natomiast mało się mówi właśnie o afgańskich uchodźcach i osobach z Afganistanu, które próbują się przedostać do Europy różnymi szlakami, między innymi właśnie tym bałkańskim. I nieraz się właśnie spotykamy z taką praktyką, że Afganistan jest po prostu na liście krajów bezpiecznych i ludzie są tam zawracani. I czy pani są znane właśnie losy takich osób, które zostały zawróceni z Europy do Afganistanu? Co się z nimi wtedy dzieje, kiedy oni już trafiają z powrotem do Afganistanu? Tak, niedawno właśnie pracowałam nad tekstem, który jeszcze się nie ukazał, na temat osób deportowanych z Europy do Afganistanu. To były trzy historie, wszystkie do pewnego stopnia podobne. Przede wszystkim oczywiście ogromny koszt samej podróży.
I tutaj te osoby nawet próbowały uzyskać wizę w różnych europejskich ambasadach czy w ambasadzie tureckiej, nigdzie im się nie udało. W związku z czym decydowały się na przykład na przedostanie do Iranu i tam właśnie opłacenie przemytnika, który najpierw przedostawał jakoś do Turcji. Wszystko oczywiście w nieludzkich, bardzo niebezpiecznych warunkach. A następnie z Turcji do Europy, a przede wszystkim do Grecji. Jedna osoba była deportowana bardzo szybko, bo już to już było po podpisaniu umowy między Unią Europejską a Turcją, więc już Grecy pogranicznicy przekazali elegancko Afgańczyków tureckim i po krótkim pobycie w centrum detencyjnym zostali właśnie deportowani z powrotem do Kabulu. Jedna osoba natomiast została deportowana. Nie, przepraszam, akurat ten pan, który był taki pan, który trafił do Niemiec, tam otrzymał już status uchodźcy i tam mieszkał przez kilka lat, ale miał taki problem, że notorycznie wdawał się w bójki. Opowiadał zresztą o nich w dość zabawny jak na temat sposób, bo pamiętał bardzo dokładnie każdą z nich i okoliczności każdej z nich. I opowiadał, że pierwsza odbyła się, bo jakiś pasztun obraził kilku Tadżyków, a druga odbyła się z jakiegoś tam powodu, a trzecia się odbyła, bo ktoś obraził Ahmada Szacha Masuda, co dla niego jako Tadżyka z Panżshiru było absolutnie nie do przyjęcia. Więc on trafił ostatecznie na rok do więzienia. Natomiast akurat po wyjściu z tego więzienia ten pan sam zdecydował się na powrót. Bo w więzieniu, on tego tak nie nazwał, ja zakładam, że zapadł na depresję, powiedział, że nie potrafił się już w tym kraju po prostu odnaleźć. Wszystko przestało go cieszyć. Odczuwał jakiś tam głęboki smutek i wrócił, ale mówił właśnie, że w samolocie, w którym wracał, było około 50 Afgańczyków i że tak połowa wróciła dobrowolnie, a połowa właśnie była deportowana. No więc tak, w Afganistanie przede wszystkim jest bardzo wiele już teraz osób przesiedlonych wewnętrznie, prawie 3 miliony. I to jakby te przesiedlenia odbywają się cały czas. Jesienią na przykład w samej właśnie prowincji Kandahar ponad 17 tysięcy osób musiało opuścić swoje domy ze względu właśnie na toczące się tam walki między siłami rządowymi i talibami. Tak samo było w prowincji Helmand parę miesięcy temu. I wszelkie raporty organizacji międzynarodowych bardzo jasno pokazują, że afgański rząd nie ma absolutnie żadnej klarownej polityki wobec tych przesiedlonych osób. One bardzo często nie mają formalnego statusu uchodźcy, więc nie mogą starać się o żadną pomoc z UNHCR. Bardzo często żyją w warunkach z brakiem takich podstawowych kwestii bytowych. Nie mają dostępu do bieżącej wody, nie mają dostępu do, nie wiem, prądu, jedzenia, że nie wspomnę o bezrobociu, który jest w Afganistanie bardzo wysoki, one nie mają najmniejszych szans na znalezienie pracy. No i właśnie według statystyk ponad 80%, jeśli dobrze pamiętam, nawet około 80% osób raz deportowanych z Europy z powodu przemocy, która ciągle dotyka je w tym kraju, decyduje się ponownie właśnie próbować opuścić Afganistan. Czasami dalej starają się dostać do Europy, czasami nie mają już na tyle pieniędzy. Przede wszystkim ogromne koszty. Tam często właśnie opowiadano mi, że cała rodzina zrzucała się na te 6 tysięcy euro, co jest tutaj kosmiczną kwotą, żeby ten jeden młody mężczyzna mógł do tej Europy wyjechać. Ale mimo wszystko starają się wyjechać. A mogę tylko pociągnąć ten temat, bo to jest taki temat, który mnie super, super interesuje. Chciałem zadać dwa pytania. Pierwsze o uchodźców z Afganistanu w Iranie, bo Iran jest jednym z państw, które ma największą liczbę uchodźców na świecie. Jest w pierwszej piątce takich państw i są przede wszystkim uchodźcy właśnie z Afganistanu. I chciałem zapytać, co to są za uchodźcy? Jakby z jakich powodów ludzie decydują się uciec z Afganistanu do Iranu? A drugie pytanie, coś, co mnie absolutnie zdziwiło, jak przeglądałem polskie statystyki, to dotyczące wniosków o nadanie statusu uchodźcy, to, że w zeszłym roku pojawiło się ponad 200 osób z Afganistanu, które złożyło wnioski w Polsce. I my w sumie o nich nic nie wiemy. Nie wiemy w ogóle skąd się, jak przyjechali. Na pewno nie jest to tak bałkański, bo to jest niemożliwe. Prawdopodobnie przyjechać przez Ukrainę, bo to jest najbardziej prawdopodobny szlak, bo przez Białoruś też nie. Tylko może pani coś, nie wiem, czy pani coś wie więcej na temat osób, które przyjechały do Polski, czy w ogóle rozważają ten nowy, nie wiem, co będzie nowy,
nowy kierunek czy nowy szlak, bo też rozumiem, że takie osoby też nie wybierają Polski, dlatego że wiedzą coś o niej, tylko docierają do Europy i pierwsze państwo, które Unii Europejskiej, które napotkają tam przekraczają tą granicę. Więc czy może czy coś pani po prostu wie, może pani wie coś więcej na temat tej grupy, to jest moje drugie pytanie. Ja może zacznę od tych uchodźców afgańskich w Iranie. No tak, do Iranu, podobnie jak do Pakistanu, który leży pod. O, chyba już tak. Szacuje się, że to są nawet 3 miliony osób. No, Afgańczycy uciekali do Iranu właśnie przede wszystkim w okresie wojny domowej, w okresie rządu talibów. Przede wszystkim ci przedstawiciele mniejszości Hazarów, bo podobnie jak większość Irańczyków, Hazarowie są szyitami. Więc tutaj właśnie była ta zgodność religijna i tak dalej. Natomiast generalnie afgańscy uchodźcy są w Afganistanie, są w Iranie traktowani bardzo źle. Irańczycy, tutaj mówię niestety na podstawie rozmów bardzo wielu z Irańczykami, Irańczycy po prostu ich nie lubią. Mają do nich podobny stosunek, jaki my często mamy do uchodźców z różnych krajów. Wykonują oni oczywiście takie najgorsze, najsłabiej płatne prace. Bardzo często z dyskryminacją, także taką systemową, na przykład afgańskim dzieciom jest bardzo ciężko dostać się do irańskiej szkoły, mimo tego, że przecież mówią tym samym językiem, więc spokojnie mogłyby się uczyć z tymi irańskimi rówieśnikami. Teraz w kwietniu, maju był taki właśnie duży eksodus afgańskich uchodźców z Iranu do Afganistanu, z powrotem do Afganistanu ze względu na COVID, kiedy właśnie Iran stał się tym zapalnikiem w zasadzie pandemii na całym Bliskim Wschodzie. Ta sytuacja była wtedy bardzo groźna i wielu Afgańczyków decydowało się na powrót. I dochodziło wtedy doszło do kilku sytuacji, kiedy Afgańczycy przekraczali granicę. Irańscy pogranicznicy mieli wpychać ich na przykład do pogranicznej rzeki, w wyniku czego utonęło 18 Afgańczyków. Zdarzały się przypadki pobić czy innych tego rodzaju przestępstw właśnie wobec Afgańczyków, co się w Afganistanie odbiło bardzo szerokim echem, właśnie to zachowanie irańskich służb wobec nich. Sama znam zresztą Afgańczyków, którzy zdecydowali się na powrót z Iranu do Afganistanu, dlatego że zwyczajnie byli tam dyskryminowani, czuli się tam bardzo źle, wiedzieli, że nigdy nie staną się częścią irańskiego społeczeństwa. Kiedyś rozmawiałam właśnie o tym z moim fryzjerem, takim młodym mężczyzną, bo bardzo mnie dziwiło, jak ktokolwiek mógłby chciał wrócić z Teheranu do Kabulu. Na co on wyjaśnił, że po prostu on miał tam na tyle złe życie i wiedział, że nie ma szans na żadne lepsze, że wolał mimo wszystko wrócić do swojego kraju. A co się zaś tyczy Afgańczyków, afgańskich uchodźców w Polsce, to przyznam szczerze, że nie wiem, skąd mogli się tam wziąć. Ja sama znam trochę Afgańczyków mieszkających w Polsce, ale to raczej takich mieszkających od lat. Sporo Afgańczyków przyjechało do naszego kraju w latach 70., kiedy mieliśmy braterskie, komunistyczne rządy tu i tam. I część z nich oczywiście została, część przyjechała później. Ja sama znam trochę studentów afgańskich na uniwersytecie. No i oni oczywiście wszyscy sobie pobyt w Polsce chwalą. No, w porównaniu z Afganistanem nie trudno jest, jak sądzę, chwalić sobie z grubsza cokolwiek. Tak zdarzało mi się, że kilka osób mówiło mi właśnie, że chciałoby wyjechać do Polski. Na przykład jakieś taksówkarze, z którymi rozmawiałam, ale nie wiem, na ile wynikało to z tego, że Polska zostaje przedstawiona jak jakieś niesamowicie atrakcyjne miejsce, no ile po prostu dlatego, że to jest kraj w Europie. Jeśli mogę na chwilę wrócić do pani pracy jako dziennikarki, czy jest jakiś temat, który chciałaby pani opisać, zrealizować, ale nie może z jakichś względów, albo byłoby to zbyt trudne, coś związanego z Afganistanem, co przez te lata pani umykało? Jest sporo nawet takich tematów, jak sądzę. Tutaj jakby są różne ograniczenia, właśnie do niektórych miejsc nie da się dojechać. Niektóre rzeczy są zbyt trudne, są też jakieś ograniczenia finansowe, bo oczywiście nie jestem w stanie wszystkiego zrobić zupełnie sama z różnych względów natury praktycznej.
Bardzo interesuje mnie temat taki sięgający jakby do rdzenia praw człowieka. Temat wynajmowanych zamachowców samobójców. Czasami są to dzieci, ale zwykle są to dorośli. Otóż dowiedziałam się, że w Afganistanie podobno ma funkcjonować cały taki rynek właśnie zamachowców samobójców do, no, chciałabym powiedzieć, do wynajęcia, ale wynajem się kiedyś kończy, na tym polega jego natura. No tutaj mamy raczej do czynienia z taką transakcją dość ostateczną. Więc to jest w gruncie rzeczy taka forma współczesnego niewolnictwa. I kiedyś właśnie przedstawiciel administracji rządowej powiedział mi, jakoby rząd miał się posiłkować takimi właśnie zamachowcami, żeby rozpędzać protesty, bo doszło do takich dwóch sytuacji podczas protestów w Dehmazang w Kabulu i na placu Zanbak również w Kabulu, kiedy podczas protestów doszło do nie tylko przemocy służb porządkowych wobec protestujących, ale też właśnie do ataków samobójczych. I do jednego nie przyznał się nikt, do drugiego przyznało się rzekomo państwo islamskie. Natomiast bardzo wielu Afgańczyków do dzisiaj twierdzi, że tak naprawdę za tymi atakami stał rząd, który chciał po prostu te protesty jak najszybciej rozpędzić, no i zagwarantować sobie, że ludzie nie wyjdą protestować znowu, bo zwyczajnie będą się bali, co też zresztą udało się osiągnąć. I podobno takiego zamachowca można zatrudnić z braku lepszego określenia za tak się jakieś śmieszne kwoty jak $1000. Więc to jest na pewno temat, który bardzo chciałabym zgłębić kiedyś w miarę możliwości. Jakby no jest to nie do pomyślenia, że takie rzeczy mogą dziać się dzisiaj w 2021 roku. Szczególnie byłoby to nie do pomyślenia, gdyby rzeczywiście miał to być jakiś proceder afgańskiego rządu, który od lat jako Zachód wspieramy. Ale czy podejrzewa Pani, że to jest w ogóle efekt handlu ludźmi? Bo trudno uwierzyć, że to się dzieje jako samodzielna decyzja takiej osoby. Znaczy mam kilka hipotez na ten temat. Jedno wiąże się z bardzo dużym problemem z narkomanią w Afganistanie. Tutaj nawet w Kabulu wystarczy pójść w niektóre określone miejsca, żeby spotkać bardzo, bardzo wiele osób w kryzysie bezdomności, z problemem narkotykowym, które żyją gdzieś, wegetują w gruncie rzeczy. Gdzieś na przykład właśnie pod mostem, czy gdzieś w parku, czy w jakichś takich miejscach. Jestem w stanie sobie wyobrazić, że różnego rodzaju grupy przestępcze czy terrorystyczne mogłyby łatwo takie osoby pozyskać, nawet niekoniecznie dobrowolnie, właśnie do różnych właśnie celów tego typu. Bo na pewno bardzo często dzieci właśnie są używane do zamachów terrorystycznych, na przykład do przenoszenia ładunków wybuchowych, czy do przyklejania właśnie tych bomb magnetycznych do samochodów, bo dzieci są małe, zwinne, jest ich mnóstwo na ulicach, bo żebrzą, czy sprzedają jakieś drobne rzeczy typu gumy do żucia, krążąc właśnie pomiędzy samochodami, które stoją w korku, więc mogą prawie niezauważalnie taką bombę właśnie przyczepić i organizacje terrorystyczne właśnie też często i do tego zatrudniają za jakąś, nie wiem, symboliczną opłatą. A kwestia desperacji, jeśli chodzi o ubóstwo, bo ja tak myślę, jak pani mówi, to by mi się przychodzi do głowy nie handel ludźmi, jak pytała Agata, czy nie tylko, tylko kwestia tego, ktoś jest tak zdesperowany, że to jest jakiś sposób na zapewnienie zarobku rodzinie. Ta osoba zginie, natomiast jej rodzina będzie miała przez jakiś czas utrzymanie. Czy to w ogóle jest aż taki, czy w ogóle jest to real, czy prawdopodobne wyjaśnienie, czy w ogóle nie? Czy sobie coś wymyślam kompletnie? Znaczy, ja osobiście potrafię sobie wyobrazić, że jeśli jest postawionym tak bardzo pod ścianą i ma się tutaj do wyboru dobro całej swojej często licznej rodziny, to można podejmować nawet najtrudniejsze decyzje. Zwłaszcza właśnie w połączeniu z tymi problemami, jak depresja, z którymi bardzo wiele osób się zmaga. Byłabym w stanie sobie wyobrazić, że takich sytuacji może dochodzić, natomiast są to tylko moje przypuszczenia. A kwestia tak zwanej wojny z narkotykami. Do jakiego stopnia rząd jest istotnie zainteresowany i rzeczywiście zaangażowany z walką, żeby zwalczyć problem? Czy ponieważ jest to kolosalne źródło również dochodu, po prostu to jest wszystko gra i tak naprawdę jest przymykanie
oczu na to i takie milczące przyzwolenie, i to się dzieje, że tak powiem, z usankcjonowaniem prawa wręcz. Znaczy, mam wrażenie, że dla rządu jakby zupełnie osobną kwestią są narkotyki, a drugą narkomanii. Jeśli chodzi o tych drugich, to ostatnimi czasy podjął jakieś takie fasadowe działanie, jak na przykład zaczął podpalać ich schronienia gdzieś na obrzeżach Kabulu, żeby zmusić ich do udania się do jakichś ośrodków, w zasadzie nie wiadomo w jakim celu. Natomiast jeśli chodzi o narkotyki, to jest oczywiście, tak jak pani powiedziała, gigantyczny biznes. Afganistan jest wielką fabryką opioidów, które trafiają zresztą przede wszystkim do Europy. Albo szlakiem bałkańskim, albo przez Kaukaz i przez Rosję. I tutaj wydaje mi się, że to jest problem, z którym jeszcze nikt przez wiele lat nie odważy się w ogóle zmierzyć. No, podobnie jak Ameryka Południowa, prawda, Kolumbia, czy to jest inny rynek, ale ten sam mianownik. Dokładnie. O, nie słyszymy cię, Draginia. Słysząc to wszystko, o czym nam pani powiedziała, co świadczy o ogromnej złożoności panującej w Afganistanie, jak również tym, jak bardzo Europa, ale też Stany Zjednoczone oderwali się od tego poczucia odpowiedzialności za to, co się tam dzieje. I tu już nie mamy do czynienia z taką ogromną pomocą humanitarną, która tam płynie, nie mamy Afganistanu. Tak jak mówiliśmy, Afganistan już nie jest media, chyba że się stanie kolejna tragedia, ale to jest też tylko i wyłącznie taki krótki news, który bardzo krótko trwa też w naszej pamięci. I jakby pani miała taką wskazówkę dla nas, i dla nas, którzy tu z panią rozmawiamy, i dla osób, które patrzą na tą rozmowę, co by pani wybrała jako taką kluczową rzecz, co my możemy tak naprawdę robić, żeby to było właśnie takie zachowanie odpowiedzialne wobec Afgańczyków, wobec Afganistanu, wobec w ogóle tego całego regionu? No to znaczy, oczywiście na poziomie rządów na pewno europejskie kraje powinny naciskać jak najbardziej na rząd afgański i na talibów i te muzułmańskie kraje, które są członkami ONZ i które mają na talibów dość duży wpływ, jak Katar, również powinny naciskać na doprowadzenie do jak najszybszego, bezwzględnego zawieszenia broni, bo to jest przede wszystkim to, czego Afgańczycy desperacko potrzebują i to powinno być warunkiem do dalszego prowadzenia jakichkolwiek rozmów. Natomiast na takim poziomie ogólnoludzkim cały czas uważam, że powinniśmy przede wszystkim pomagać uchodźcom, nie tylko z Afganistanu, ale też z innych państw, które tak jak Afganistan są dotknięte właśnie wojną, konfliktem, przemocą. I jeśli nie jesteśmy w stanie, a niestety w dużej mierze jest to poza naszym wpływem, jeśli nie jesteśmy w stanie sprawić, żeby ta sytuacja na miejscu była na tyle znośna, żeby dało się tutaj bezpiecznie żyć, powinniśmy tym ludziom przynajmniej umożliwić znalezienie schronienia właśnie w Europie, przynajmniej do czasu, kiedy tutaj sytuacja po prostu stanie się trochę lepsza. Bardzo dziękuję. Ja teraz proponuję, żebyśmy przeszli do pytań, które zadają nasi widzowie. I na przykład pani Ewa Cieśla zadaje takie pytanie właśnie o sytuację dzieci w Afganistanie. Jeżeli chodzi już o taką opiekę, szkoły, przedszkola, na ile to jest rozpowszechniona infrastruktura, na ile właściwie mamy z takimi punktowymi miejscami do czynienia? Jeśli chodzi o szkoły, tam gdzieś czytałam ostatnio takie statystyki, że ponad 40% afgańskich szkół w ogóle nie mieści się w budynku, tylko na przykład gdzieś w namiocie na pustyni. Więc no, mimo tego naszego 20-letniego zaangażowania, mimo tych bilionów dolarów włożonych między innymi właśnie w szkoły i różnego rodzaju infrastruktury, ta sytuacja dalej jest kiepska. Bardzo wiele dzieci nie ma dostępu do szkół, dlatego że żyją w miejscach po prostu zbyt odległych od najbliższej szkoły, nie ma żadnego połączenia drogą do najbliższej szkoły, więc mogłyby tam na przykład iść 3 godzin piechotą albo jechać 3 godziny na osiołku, w związku z czym do szkoły nie chodzą. Zdarza się, szczególnie w przypadku dziewcząt, że rodzice nie posyłają dzieci do szkół, dlatego że to jest zwyczajnie zbyt niebezpieczne, bo szkoły też niepokojąco często są celem ataków terrorystycznych. No i szczególnie jeśli szkoła nie ma nawet muru, jeśli nie ma nawet bramy, to rodzice zwyczajnie nie chcą tam dzieci wysyłać.
Często też boją się, że znowu szczególnie w przypadku córek, no to kobiety zawsze są oczywiście na gorszej pozycji, że coś stanie im się po drodze, że po drodze mogą zostać uprowadzone, zgwałcone czy zamordowane, w związku z czym znowu one zostają w domu. Bardzo wiele dzieci też nie chodzi do szkoły, dlatego że zwyczajnie musi pomagać rodzicom, jakoś dołożyć się do domowego budżetu, wykonywać jakąś najdrobniejszą pracę na ulicach Kabulu czy innych miast. Czasami czyszczą buty właśnie, czasami żebrzą, czasami sprzedają jakieś rzeczy, ale na pewno codziennie takich dzieci widzę bardzo dużo i jest to bardzo przykry widok. A wydaje się właśnie, że i szczególnie, że dużo dzieci wykonuje też taką niebezpieczną pracę, szkodliwą dla zdrowia, jak na przykład wypalanie cegieł, czy jakąś inną pracę w takich niebezpiecznych warunkach, co prowadzi do różnego rodzaju problemów ze zdrowiem, często do okalectwa. Więc jednocześnie one nie mają edukacji, nie mogą też wykonywać jakiejś takiej solidnej pracy fizycznej, bo właśnie mają problemy ze zdrowiem, no więc ciągle są zamknięte w tym kręgu biedy, bez najmniejszej szansy na najmniejszy awans społeczny i na wydostanie się z niej. Coś chciałam jeszcze powiedzieć o tych szkołach i zapomniałam co. Ach, Ministerstwo Edukacji na przykład w grudniu zaproponowało, co spotkało się ze sporą krytyką, żeby naukę w klasach 1-3, bo w Afganistanie jest taki system, że jest 12 klas, które kończą się egzaminem odpowiednikiem naszej matury, żeby naukę w tych klasach 1-3 przenieść do madras, czyli takich szkółek religijnych w gruncie rzeczy przy meczetach, gdzie oczywiście teoretycznie miałby być realizowany taki normalny szkolny program, ale w praktyce nikt nie miałby nad tym kontroli, więc podniosło się wiele takich oburzonych głosów, że jak to i dlaczego. Na to ministerstwo zaczęło się z tego rakiem wycofywać, twierdząc, że to ma być tylko w przypadku dzieci, które nie mają dostępu do normalnej szkoły. No ale tutaj pojawia się pytanie, jakim cudem po 20 latach i po włożeniu w ten kraj bilionów dolarów, to i dalej są dzieci, które nie mają dostępu do szkoły. No właściwie tak jak Pani opisywała tę sytuację dzieci, to miałam wrażenie, że czytam wiadomości z Afganistanu sprzed właśnie 20 lat, tak jakby się czas zatrzymał. I tutaj też mamy pytanie od Pani Agibę, która dotyczy relacji między różnymi grupami etnicznymi, bo Pani wspominała właśnie o tym, że Hazarowie jako Szyici najczęściej właśnie uciekają do Iranu. Natomiast jak wyglądają w samym Iranie te stosunki przede wszystkim między tymi trzema największymi grupami, między Pasztunami, Hazarami i Tadżykami? Jak to, czy tutaj jest jakikolwiek progres albo jakaś stabilizacja? Na pewno te grupy bardzo obwiniają się nawzajem o sytuację. Tadżycy, Hazarowie uważają, że tutaj jakby wszystko jest winą Pasztunów, no bo ciągle Pasztun jest prezydentem. Twierdzą, że no oczywiście, że Pasztuni chcą zagarnąć całą władzę dla siebie, że to nie odzwierciedla wcale tej struktury afgańskiego społeczeństwa. Czasami twierdzą nawet, że te statystyki dotyczące tego, jak wielu jest Pasztunów, są w gruncie rzeczy zawyżane. Nawet słyszałam całkiem sporo takich głosów, głównie właśnie ze strony Tadżyków, że Afganistanowi najlepiej zrobiłaby jakiegoś rodzaju federalizacja, albo wręcz jakiś taki proces bałkanizacji, jakieś podzielenie Afganistanu po prostu na dwa oddzielne państwa. Więc na takim poziomie społeczno-politycznym tutaj rzeczywiście da się odczuć pewną niechęć między tymi grupami. Na pewno Hazarowie właśnie niestety ciągle są tak samo systemowo dyskryminowani, jak byli lata temu. Należą do najbiedniejszych grup etnicznych i są też celem ataków terrorystów, przede wszystkim właśnie państwa islamskiego. I regularnie dochodzi do ataków na, był to szpital położniczy w takiej hazarskiej dzielnicy, centrum edukacyjne w hazarskiej dzielnicy, jakiś czas temu szyicka świątynia, więc ich sytuacja jest bardzo zła. No z tych największych grup etnicznych zdecydowanie najgorsza. Bardzo dziękuję. I pojawiło się też pytanie pani Anieli o
sytuację kobiet, które są samodzielnymi matkami, które stracili mężów albo po prostu nie mają mężów, natomiast opiekują się swoimi dziećmi. Jak wygląda właśnie sytuacja takich samodzielnych matek? Przyznam szczerze, że nie wiem. Natomiast śmiem przypuszczać, że nie mają zapewnionej żadnej rządowej pomocy, bo zdarzyło mi się rozmawiać z rodzinami w takiej wsi Hanabad w prowincji Kunduz, które tam doszło właśnie do nalotu. Wciąż do końca nie wiadomo z czyjej strony. Gubernator prowincji twierdzi, że to były jakieś siły koalicji. Siły koalicji nie przeprowadzały tego dnia żadnych działań. W każdym razie skutek był taki, że życie straciło ponad 20 cywili i wiele rodzin straciło jedynego żywiciela. I te rodziny mówiły mi, to właśnie były często, tam zostały same kobiety z dziećmi, że nikt im nie pomaga, że miały owszem obiecać, że gubernator wprawdzie obiecał jakąś pomoc, ale że minął od tego czasu już miesiąc i no i do żadnych konkretów nie doszło i że w zasadzie żyją tylko dzięki pomocy jakichś bliższych czy dalszych krewnych. Więc myślę, że w takich sytuacjach no, Afganki muszą liczyć przede wszystkim właśnie na pomoc swojej rodziny czy rodziny tego zmarłego męża. Bardzo wątpię w to, żeby był jakiś taki strukturalny system pomocy. Bardzo dziękuję. Ja tutaj teraz oddaję pole właśnie pozostałym uczestnikom naszej rozmowy, bo zbliża się ten moment, kiedy już będziemy musieli się pożegnać z panią Jagodą. Więc czy są może z waszej strony jeszcze ostatnie pytania? Ja mam takie pytanie trochę na lżejszą nutę. Co robi pani Jagoda Grondecka w Kabulu, w Afganistanie, kiedy nie pracuje i czy jest, jak wygląda środowisko tak zwanych dziennikarzy zagranicznych? Czy jest sporo osób, czy są stałe przedstawicielstwa, czy to są osoby, które dojeżdżają na jakieś relacje, żeby zrealizować jakiś materiał? I jak pani spędza czas wolny od pracy? Jeśli chodzi o dziennikarzy zagranicznych, to jest niewielu stałych korespondentów. New York Times ma oczywiście swoje biuro i swoich korespondentów i The Washington Post. Cała reszta to freelancerzy. Niektórzy też dojeżdżają na jakiś czas. Ostatnio właśnie spotkałam Niemca, który na co dzień mieszka i pracuje w Libanie i przyjechał właśnie do Afganistanu na 3 tygodnie, żeby tutaj zrealizować kilka tematów. W wolnym czasie myślę, że nikogo nie zaszkodzę, jeśli powiem, że Kabul nie oferuje jakoś szczególnie wielu rozrywek. Więc w wolnym czasie głównie siedzę sobie w domu, czytam książki. Zaczęłam hobbystycznie malować różne przedmioty użytku codziennego. Spotykam się ze znajomymi oczywiście. Zdarza mi się pójść na piwo do jednej z 2 czy 3 restauracji, które gdzieś tam spod stołu sprzedają alkohol, ale ponieważ jest to niedobre piwo z puszki za $10 sztuka, to nie robię tego jakoś bardzo często. Sumienie mi nie pozwala. Bo chciałam dodać tylko, że właśnie wydaje mi się, że jest tutaj dużą przeszkodą, szczególnie dla młodych osób, w budowaniu jakiegoś takiego w miarę normalnego życia i normalnych relacji jest właśnie zwyczajnie ten brak dostępu do jakichkolwiek rozrywek, jak nie wiem, kino, czy bezpieczne wyjście do restauracji, czy chociażby przejście się po parku, czy w ogóle pójście na spacer. Pozwyczajnie można się spotykać i można się gromadzić, ale a że często jest dość niebezpieczne, aby że właśnie nieszczególnie jest co robić. Dziękuję bardzo. Witek, czy z twojej strony jest pytanie? Nie, myślę, że ponieważ takie było bardziej optymistyczne Ewy na koniec, to może już nie wchodźmy znowu w jakieś takie poważniejsze tematy. Bardzo chciałam podziękować uczestnikom naszej rozmowy, przede wszystkim pani Jagodzie, jeszcze raz pogratulować tej nagrody. Życzyć wszystkiego dobrego, przede wszystkim spokojnych dni i nocy i znalezienia radości w tym, co będzie spotykało panią na co dzień w Afganistanie. A mam nadzieję, że się niedługo zobaczymy i że będziemy mieć okazję wręczyć tą nagrodę już tak do rąk.
Bardzo dziękuję i bardzo dziękuję Państwu, że Państwo byli z nami. Bardzo dziękuję za spotkanie. Czekamy na kolejne teksty. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Do widzenia. Dobranoc.